Przemek Runowski z nami po ceremonii ważenia przed galą w Wałczu. Czy Przemek Runowski jest zdrowy? Oczywiście tak, wyliczyłem kontuzję, w pełni ta ręka już jest 100% sprawna, także jestem gotowy na wojnę, uderzam z całej siły, zobaczymy. Długo cię nie było w ringu, bo od września pewnie ten głód boksu w tobie narastał przez ten czas i jutro będziesz mógł to w końcu wyładować między linami. Dokładnie tak, od września nie boksowałem, to jest prawie rok. Mamy już maj, 8 miesięcy, tak? 8-9. Na pewno ten głód boksu jest duży, ale ta przerwa mi dobrze zrobiła. Mogłem sobie więcej czasu poświęcić na technikę, na siłownię. Myślę, że to wszystko wyszło na dobrze i jutro pokażę to w ringu. Walka w kategorii półśredniej jutro, a docelowo słyszałem, że chciałbyś boksować jednak w 63,5 kg, więc dlaczego jutro boksujesz w 66? Znaczy się przed tą walką dowiedziałem się dokładnie miesiąc wcześniej, tak? Także w miesiąc ciężko tą wagę zrobić, tym bardziej, że ja robię, no przyznam się, robię to 74 kilo, tak? Także myślę, że 8 kilo na miesiąc to jest tak dużo i dlatego ta walka w 66, to po pierwsze. Po drugie, rywal mój nie boksował normalnie w 66 kilo, tak? On to jest waga, największe tytuły zdobyła w tych wagach niższych, dlatego też przyjąłem tę propozycję. To nie jest jakiś koń, który robi wagę z 75 kilo do wagi 66, tak? Gdzie tak normalnie to wygląda w boksie zawodowym. No właśnie, wspominasz o swoim rywalu Siergiej Guliakiewicz, pięściarz z Białorusi, bardzo doświadczony, na pewno najlepsze lata ma za sobą. No, ale to jego doświadczenie może być dla ciebie cenne jutro. Tak, jest cwany w ringu. Zobaczyłem jego walkę z Tomkiem Mazurem, męczył się 10 rund, wygrał tą walkę, ale gdyby poszedł werdykt w drugą stronę, to nikt nie miałby pretensji. Dlatego mówię, nie lekceważę go, nastawiam się na ciężkie 8 rund, ale myślę, że z moją, troszkę jestem jednak silniejszym zawodnikiem niż Tomek Mazur i bardziej ambitnym, z większym talentem, także myślę, że ta walka pójdzie naprawdę po mojej myśli i może się skończyć w piątej rundzie. No właśnie, bo ja widziałem już fight card na galę w Rzeszowie za 2 tygodnie, więc wypadałoby szybko skończyć jutro ten pojedynek. Trzy tygodnie i wypadałoby szybko skończyć, bo żebyś miał jak najbardziej świeży wszedł w kolejną walkę, prawda? Dokładnie tak, no fajnie, że ta gala, fajnie, że ta telewizja nowa tak doszła, widać, że ten ruch był dobry, gale są praktycznie, będą co miesiąc, także super, no teraz wystarczy trenować i walczyć, tak? Dobra, co, życzymy jutro udanego debiutu na antenie TVP i zwycięstwa, dzięki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców.